Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Mam dzisiaj dla Was do przeczytania wiersz. Wiersz o wirusie pani Małgorzaty Strzałkowskiej. Posłuchajcie. Wirus, czyli mydło w dłoń i wirus goń. Wirus to nie jest ani zwierzątko, ani żyjątko, ani stworzonko. Z łaciny słowo wirus pochodzi, to jad, trucizna. Coś, co nam szkodzi. Choć samodzielnie nie może pożyć, dąży do tego, aby się mnożyć. I to dążenie jest bez wątpienia jedynym celem jego istnienia. Sam tego jednak zrobić nie może, bo musi znaleźć dobre podłoże. Z uporem szuka więc gospodarza, by w jego ciele móc się namnażać. Przytulne wnętrze ludzkiego ciała to jest dla niego frajda niemała. Przez nos, przez usta albo przez oczy do organizmu stara się wskoczyć, po czym nurkuje w nim niczym nurek i odpowiednich szuka komórek. Wilgoć właściwy poziom ciepłoty i wirus bierze się do roboty. A gdy komórka swą rolę spełni, wirus cząstkami już ją wypełni. Cząstki ją niszczą w zawziętym szale i cała armia wędruje dalej. Gdy taki wirus w ciało się wczepi, niestety prędko się nie odczepi. Choć nasz organizm do walki staje, nie zawsze wygrać mu się udaje. Już nad szczepionką myślą lekarze. Kiedy ją stworzą? To się okaże. Ale my też coś zrobić możemy. Co? W pierwszym rzędzie wszystko myjemy. Ręce, owoce, przedmioty, ciała. Czemu? A wiecie, jak mydło działa? Wirus na zawsze ma na zewnątrz macienką błonkę, czyli otoczkę, płaszcz, osłonkę, a na niej różne trąbki i rurki, ułatwiające wejście w komórki. Mydło się składa z długich cząsteczek, mającą postać wielu szpileczek. Gdy szpilka w płaszczyk wirusa wnika, wirus rozpada się, po czym znika. Dlatego myjmy dokładnie ręce. Ciało, owoce i dużo więcej. Kochane dzieci, z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka życzę Wam, aby uśmiech nigdy nie schodził z Waszych twarzy, żebyście codziennie przeżywali fajne przygody, które będą mogły być w przyszłości Waszymi wspomnieniami. Oczywiście życzę Wam też dużo zdrowia, pogody ducha i dużej ilości prezentów. Ode mnie i od całej załogi Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim pozdrawiam serdecznie, Karna Żukowska. Moi drodzy, z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka, patron szkolny życzy Wam, aby uśmiech gościł na Waszych twarzach. Każdy dzień był wspaniałą przygodą i niósł ze sobą wiele pozytywnych doświadczeń. Niech Wasze marzenia się spełniają. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie, Monika Zaremba.